Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś opowiem Wam o tym, jak wygląda moja aktualna pielęgnacja i jak będzie wyglądała przez najbliższe 2 letnie miesiące. Mam już tutaj wszystko przygotowane. Są to kosmetyki zarówno z porannej pielęgnacji, wieczornej pielęgnacji, jak i dodatkowej pielęgnacji, także od razu zabieramy się za przegląd. Na początku tego dzisiejszego filmu muszę tutaj powtórzyć bardzo ważną sprawę, żebyście pamiętali o tym, że ja jestem posiadaczką skóry mieszanej, wrażliwej, mam 37 lat i stawiam już na kosmetyki, które będą działały bardziej intensywnie, aktywnie. Nie stosuję tylko i wyłącznie naturalnej pielęgnacji lub też pielęgnacji tradycyjnej. Ja w mojej pielęgnacji łączę zarówno kosmetyki naturalne, jak i kosmetyki tradycyjne. Później jeszcze się do tego odniosę. Zacznijmy może od oczyszczania skóry i jak wiecie, w mojej pielęgnacji oczyszczanie skóry to jest podstawa. I też taka moja wskazówka dla Was, w Waszej pielęgnacji dobre oczyszczanie skóry twarzy to też powinna być podstawa. Dobrze oczyszczona skóra to jest gwarancja tego, że jest ona dobrze przygotowana na przyjęcie substancji aktywnych z pozostałych preparatów pielęgnacyjnych. I pamiętajcie o tym, że zawsze kosmetyki dobieramy do typu naszej skóry i potrzeb naszej skóry. Dobra, co takiego stosuję w porannej pielęgnacji, na początek jeśli chodzi o oczyszczanie i w tym momencie i przez najbliższe 2 miesiące będzie to wspaniała pianka od marki Melo, naszej polskiej marki, która produkuje kosmetyki naturalne. Ja już na jej temat zrobiłam film oddzielny na moim kanale. Ta pianka to jest coś wspaniałego, tutaj mamy między innymi wyciąg z kwiatów gorzkiej pomarańczy. Wodę, przepraszam, z kwiatów gorzkiej pomarańczy i to jest pianka, która działa bardzo delikatnie, oczyszczająco, łagodnie na naszą skórę, absolutnie nie podrażnia mojej wrażliwej skóry, nic się z nią nie dzieje, nie ma też takiego uczucia ściągnięcia w tej porannej pielęgnacji, a jest to coś, co przygotowuje moją skórę na przyjęcie kolejnych kroków, tych substancji aktywnych z kolejnych kroków w pielęgnacji. Także pianka marki Melo na dzień dobry. A po piance oczywiście tonizacja i tutaj sięgam po tonik marki Eisenberg, tonik, który bardzo ładnie działa na moją skórę, właśnie tak lekko nawilżająco, odświeżająco przywraca pH mojej skóry. Ja bardzo lubię markę Eisenberg, wy o tym doskonale wiecie, ale toniki i preparaty oczyszczające, jeśli chodzi o tę markę, to jest naprawdę cudo. Także aktualnie w takiej mniejszej pojemności 100 ml tonik właśnie marki Eisenberg i jak mi się skończy, a myślę, że będzie to tak w połowie albo pod koniec lipca, to na pewno sięgnę po jakiś kolejny kosmetyk, który gdzieś tam mam w zapasie, będę Was na pewno informować. Także oczyszczanie poranne w letniej pielęgnacji to są na pewno te 2 produkty. Co robię dalej? Dalej wkracza serum. I teraz tak, mam 2 produkty, które będę stosować i stosuję zamiennie. Pierwszy kosmetyk, pierwsze serum jest to marka Teoxan, którą już testuję od 2 dobrych tygodni i to jest serum RHA, serum takie skoncentrowane, intensywne, serum nawilżające, regenerujące, odbudowujące, które w składzie ma między innymi kwas hialuronowy. Bardzo fajny preparat o takim delikatnym zapachu, żelowej konsystencji, przezroczysty, momentalnie wchłania się w skórę i rzeczywiście jest ona miękka i przyjemna w dotyku. I w dniu, kiedy stosuję to serum, nakładam na nie jeszcze później 2 kosmetyk z tej samej firmy, oczywiście marki Teoxan i to jest Advanced Filler, czyli preparat, krem, który nadaje się mój wersji do skóry normalnej i mieszanej, który również ma silnie nawilżać skórę, też jest w nim między innymi kwas hialuronowy, ma on lekką, przyjemną konsystencję, fajnie się wchłania i właśnie dla takiej skóry jak moja, czyli mieszanej, ale również dla skóry normalnej, to jest naprawdę bardzo fajne połączenie i w tej porannej pielęgnacji sprawdza się u mnie super, natomiast i to tak sobie stosuję
je na przykład w poniedziałek, a we wtorek, czyli widzicie, zamiennie, nakładam najpierw serum z witaminą C, a dokładnie booster z witaminą C, z aktywną witaminą C od Bandi, którego jestem już mniej więcej w połowie buteleczki. Znam ten kosmetyk doskonale, uwielbiam, moja skóra bardzo go lubi. Tutaj mamy taką konsystencję, powiedziałabym, żelowo-kremową. To jest bardzo lekka konsystencja i fantastycznie nadaje się właśnie do skóry mieszanej czy też tłustej. Szybko się wchłania i przepięknie pachnie, po prostu przepięknie pachnie. I co robię dalej? Po serum właśnie tym już nie nakładam kremu nawilżającego Steoxan, ale nakładam bezpośrednio filtr, bo jak wiecie, już Wam o tym wspominałam, połączenie witamina C plus do tego filtr, jeszcze z wysokim współczynnikiem, to jest w ogóle bomba dla naszej skóry. Także zamiennie, jak widzicie, stosuję albo dawkę nawilżenia, kwas hialuronowy i te dwa preparaty od marki Teoxan, albo z kolei nakładam sobie witaminę C i łączę ją z filtrem z wysokim SPF. Oczywiście, jeśli stosuję tę mieszankę, czyli te dwa kosmetyki, to po nich również nakładam krem z filtrem. W mojej pielęgnacji krem z filtrem to jest obowiązek, tak jak dokładne oczyszczanie skóry i dbanie o to, żeby ta skóra była odświeżona, oczyszczona, żeby wszystko z niej zniknęło po całym dniu, ale też w porannej pielęgnacji, żeby była dobrze przygotowana, tak też filtry to w mojej pielęgnacji obowiązek. No i zostaje nam jeszcze coś pod oczy. I już mam kolejne opakowanie fantastycznego serum od marki Dermalogica, serum z bardzo fajnym kompleksem, jeśli chodzi o witaminę C, i stosuję je oczywiście w porannej pielęgnacji, a na serum nakładam krem. No i tutaj na chwilkę się zatrzymam, bo dwa dni temu postanowiłam wprowadzić nowy krem pod oczy do mojej pielęgnacji. Nie będę Wam zdradzać marki, natomiast jest to marka produkująca kosmetyki naturalne. I stwierdziłam, że, zresztą ja zawsze tak robię, że jak zaczynam test jakichś nowych kosmetyków, to wprowadzam je w wieczornej pielęgnacji, bo może się tak zdarzyć, ja mam oczy bardzo wrażliwe, skórę wrażliwą, że jeżeli zacznę testować kosmetyk, nowy kosmetyk w porannej pielęgnacji, to albo spłynie mi makijaż, albo może dojść do jakiegoś podrażnienia, będą mi łzawić oczy, albo będą zaczerwienienia, więc wolę to robić w wieczornej pielęgnacji. No i słuchajcie, dwa dni temu wprowadziłam pierwszy raz ten krem z naturalnej pielęgnacji w wieczornej mojej rutynie i w nocy dopadło mnie takie swędzenie tutaj w tej okolicy, że nie wiedziałam, co się dzieje. Tak sobie pomyślałam, obudziłam się w nocy, wzięłam sobie proszek na alergię, byłam święcie przekonana, że dopadła mnie alergia. Nie skojarzyłam w pierwszym momencie, że to może być ten krem. Co zrobiłam wczoraj? Wczoraj wieczorem znowu nałożyłam sobie ten krem. Słuchajcie, ja się dzisiaj obudziłam z takimi worami tutaj pod oczami. Zresztą, jeśli przyjrzycie się dobrze, to dzisiaj w filmie też będziecie widzieć to, zwłaszcza pod tym okiem. Ale specjalnie dla Was zrobiłam z samego rana zdjęcie, żeby Wam pokazać, jak opuchniętą miałam tutaj okolicę mojego oka. W nocy dopadło mnie znowu takie swędzenie i pieczenie, łzawienie dodatkowo, bardzo łzawiły mi oczy. Na szczęście pod tym okiem jest lepiej, ale pod tym nie jest dobrze. I chociaż już to opuchnięcie schodzi, to rano było naprawdę źle. I to udowadnia, że niestety ja nie mogę aż tak przejść na kosmetyki naturalne i też wielokrotnie Wam o tym mówiłam, że w mojej pielęgnacji, przy moim typie skóry i przy tym, jak ona reaguje na pewne substancje i pewne kosmetyki, nie mogę pozwolić sobie na to, żeby stosować tylko i wyłącznie kosmetyki naturalne, bo po prostu u mnie się one nie sprawdzają i moja skóra reaguje tak, jak reaguje. W tym wypadku moje oczy zareagowały właśnie tak na krem
bardzo fajnej marki, z bardzo fajnym składem naturalnym, ale niestety nie jest on dla mnie. Dlatego też postanowiłam, że wracam do kremu, który stosowałam w ostatnich tygodniach, a jest to krem pod oczy od marki Filorga. Krem, który ma taką bardzo fajną, lekką konsystencję, ale to jest konsystencja nie kremowa, tylko powiedziałabym bardziej żelowa. Natomiast on przepięknie nawilża okolice oczu, a świetnie nadaje się pod korektor. Zostawia taką delikatną powłokę, można by było nawet powiedzieć, porównać tę powłokę troszkę do takiej powłoki silikonowej, takiego silikonowego filmu, jak dają nam zazwyczaj bazy pod makijaż. Przez to też bardzo fajnie się sprawdza, ale również w wieczornej pielęgnacji daje niesamowite ukojenie, jeśli chodzi o okolice oczu. Dlatego też stwierdziłam, że wracam do tego kremu, który u mnie dobrze się sprawdza. Nie reagują moje oczy żadnym podrażnieniem, łzawieniem, pieczeniem, swędzeniem, a tym bardziej nie wyglądam rano jak taka opuchnięta panda. Także ten krem będzie mi towarzyszył przez najbliższe tygodnie letnie. I co robię dalej w tej mojej porannej pielęgnacji, jak już można by było powiedzieć, że tak zamknę ten etap kosmetyków pielęgnacyjnych, nakładam sobie po mniej więcej kilkunastu minutach filtr na moją skórę i zanim jeszcze zrobię makijaż, a mniej więcej tutaj mam taki odstęp pół godziny, czasami do godziny, to zależy, czy będę nagrywać film, czy nie będę nagrywać filmu, czy się gdzieś śpieszę, to robię jeszcze dodatkowo taki mały trik, a mianowicie spryskuję sobie moją skórę wodą bambusową z mieszanką ampułek albo regulujących, w zależności od tego, jaka jest moja skóra, albo z witaminą C, albo z kwasem hialuronowym. I tutaj mam takie bardzo fajne urządzenie, które dostałam w prezencie urodzinowym od marki Yasumi i to jest Dermamist. To jest coś takiego, że wiecie, że ja uwielbiam gadżety. Tutaj do środka wlewamy wodę bambusową, czekajcie, już wam pokazuję, o. Wodę bambusową, która ma fantastyczne działanie na naszą skórę. Mieszamy ją z ampułką i co się dzieje? To urządzenie wytwarza nanomgiełkę. Nie wiem, czy będzie to widać, raczej nie. O, posłuchajcie. O, i tutaj mi leci właśnie taka nanomgiełka. To jest coś takiego jak bardzo delikatne, odczuwacie, jakbyście spryskiwały waszą skórę powietrzem, jakbyście naprawdę tutaj coś powietrza, takim powietrzem sobie spryskiwały skórę, a tak naprawdę czujecie, że skóra robi się lekko wilgotna, taka bardzo przyjemna w dotyku. Coś na zasadzie można by było też tutaj porównać do wszelkiego rodzaju mgiełek termalnych, ale ta woda, która się wydostaje właśnie z tego tutaj otworka, która tworzy się po zmieszaniu tej ampułki i wody bambusowej, jest tak niesamowicie delikatna, no mamy tutaj te nanocząsteczki, że macie wrażenie, jakbyście po prostu pryskały się powietrzem. O, mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumiałyście. Ja jeszcze na temat tego urządzenia zrobię post na moim blogu, tam wszystko wam dokładnie opiszę, bo to jest naprawdę coś ciekawego, coś fajnego. Poza tym może wam zastąpić takie tradycyjne mgiełki, fajnie odświeżać w ciągu dnia, możecie wrzucić sobie do większej torebki, zabrać do pracy, trzymać w samochodzie, odświeżać się właśnie wasz makijaż, waszą mgiełkę, schładzać, a ja stosuję ją aktualnie właśnie przed wykonaniem makijażu, żeby to była taka baza dla mnie, zanim nałożę sobie podkład, ewentualnie filtr z jakimś kolorem. No to teraz przechodzimy do wieczornej pielęgnacji i pokażę wam kolejne kosmetyki, które stosuję i coś, co kupiłam sobie dosłownie wczoraj. Skończył mi się mój ostatni z zapasów płyn micelarny i stwierdziłam, że czas najwyższy wypróbować coś nowego, bo w ostatnim czasie testowałam i wracałam regularnie do płynów micelarnych, które u mnie bardzo dobrze się sprawdzają. No i byłam wczoraj na zakupach w Hebe i zobaczyłam Facebook. Przyciągnęło moją uwagę
to właśnie przepiękne różowe opakowanie. Ja co prawda już o tej marce słyszałam u innych influencerów, gdzieś na Instagramie czy też na YouTubie i stwierdziłam, że wezmę sobie jeden produkt do przetestowania, oczyszczającą wodę micelarną do każdego rodzaju cery, zwłaszcza wrażliwej, czyli tak jak dla mnie. Sprawdziłam skład, który jest naprawdę świetny. Oczywiście marka Faceboom to jest nasza polska Bielenda, która produkuje te kosmetyki. Bardzo fajnie wszystko jest tutaj zresztą, jeśli chodzi o deklaracje marketingowe, opisane. No i wczoraj wykonałam pierwszy raz demakijaż mojej skóry przy pomocy tego płynu i jestem jak na razie bardzo zadowolona. Nie było mowy o jakimkolwiek podrażnieniu, zwłaszcza okolicy oczu, skóry na twarzy. Bardzo fajnie domył tusz do rzęs, makijaż moich oczu, zmył podkład. Także jak na razie jest ok, nic więcej nie mogę Wam powiedzieć, bo no widzicie, no, użyłam go dopiero pierwszy raz go zastosowałam, ale podoba mi się też zapach, to też chciałam Wam podkreślić, także będę stosować ten płyn, on ma ogromną pojemność, bo jest to 500 ml, ja go kupiłam w cenie około 20 zł, więc cena też bardzo fajna, jak na tak dużą pojemność i świetny skład. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Więc pierwszy krok w demakijażu to jest właśnie ten płyn. No i teraz przechodzimy do drugiego kroku w demakijażu i tutaj mam dwa produkty. Ich użycie jest uzależnione od tego, czy w danym dniu nagrywam jakiś film i też, czy mam mocniejszy lub lżejszy makijaż, albo wcale go nie mam. Coś, o czym Wam już opowiadałam i bardzo dobrze się u mnie sprawdza i pokochałam za zapach, świetny skład, to jest balsam do demakijażu marki Fluff. Kolejna nasza polska marka i piękne różowe opakowanie, zobaczcie. Czy to się nie prezentuje wspólnie ładnie? No tak, odchodząc od tematu kosmetyków, ale ten balsam w dni, kiedy mam mocniejszy makijaż, kiedy mam jakiś podkład na mojej skórze, kiedy chcę takiego intensywniejszego oczyszczania mojej skóry. Natomiast w tych dniach, kiedy albo nie mam makijażu i mam tylko sam filtr z jakimś delikatnym kolorem, albo też mam lekki makijaż, to po zastosowaniu pierwszego kroku, czyli właśnie płynu micelarnego, w tym przypadku tej wody micelarnej od Faceboom, myję moją skórę takim oto musem do twarzy, również od marki Fluff, mus, który ma maliny i migdały. Czyli ta sama kompozycja zapachowa, jak w przypadku balsamu do demakijażu. Świetna konsystencja, bo rzeczywiście mamy tutaj mus, taką piankę różową, która kojarzy mi się z lodami. Zapach jest przepiękny, odrobina tego preparatu fajnie się pieni, ładnie doczyszcza skórę, nie podrażnia jej, nie wysusza, także jak najbardziej na tak. No i oczywiście na zakończenie stosuję tonik. I tutaj znowu wkracza tonik od marki Eisenberg. Kiedy moja skóra już jest stonizowana, nakładam kolejne preparaty. I w wieczornej pielęgnacji również stosuję serum, a w sumie to dwa kosmetyki. Jeden znam od wielu, wielu lat i regularnie go stosuję w mojej pielęgnacji. Po prostu uwielbiam i uważam, że jeśli chodzi o taką letnią pielęgnację wieczorną, to jest niezastąpiony. I to jest oczywiście Advanced Night Repair od marki Estée Lauder. Nie wiem, które to już jest moje opakowanie, ale tak jak mówię, stosuję ten kosmetyk od wielu, wielu lat. Uwielbiam go za to, jaki daje efekt na mojej skórze. Moja skóra też go uwielbia. Nigdy absolutnie nic po nim się nie działo. Zresztą zawsze, kiedy stosuję go w wieczornej pielęgnacji, to widzę, że rano moja skóra wygląda dobrze. I to jest też taki preparat, który uwielbiam stosować w momentach, kiedy na mojej skórze coś się dzieje, kiedy pojawiają się jakieś delikatne wypryski. Mam wrażenie, przynajmniej od wielu lat, że kiedy właśnie moja skóra jest taka, powiedzmy, kapryśna, że coś się tam dzieje, kiedy nakładam to serum w wieczornej pielęgnacji, te zmiany na mojej skórze szybciej się goją, szybciej z niej po prostu znikają. Także coś w tym o tej odbudowie, w tym intensywnym działaniu nocnym jest w tym serum. I jeśli kiedykolwiek miałyście okazję, żeby wypróbować, to albo będziecie należały do fanek tego serum i zobaczycie u siebie efekty, a może być też tak, że u Was
nie będzie widać nic, albo przynajmniej nie będziecie będziecie odnosił takie wrażenie, że ze skórą absolutnie nic się nie dzieje, bo tak też może być. Wiadomo, skóra każdego z nas reaguje inaczej na kosmetyki i musicie zawsze o tym pamiętać. Natomiast, tak jak mówię, w wieczornej pielęgnacji bardzo lubię ten kosmetyk. On się u mnie latem świetnie sprawdza, bo się szybko wchłania, nie pozostawia tłustej, lepkiej warstwy. I to jest takie dobre dla mnie rozwiązanie, kiedy jest bardzo gorąco, kiedy wieczory są naprawdę takie upalne. I wtedy dodatkowo nakładam na niego jeszcze odrobinę tego kremu nawilżającego. Natomiast w dni takie chłodniejsze wieczory letnie, postanowiłam wprowadzić nowy kosmetyk do mojej pielęgnacji i też już stosuję go od kilku dni. I to jest marka Dermalogica, a mianowicie Phyto Nature Firming Serum. Ja ten kosmetyk miałam w swoich zapasach już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz stwierdziłam, że czas najwyższy go przetestować tak naprawdę dokładnie, intensywnie, a mamy świetną porę na to, żeby go sprawdzić. I to jest serum z serii Age Smart, którą ja w ogóle uwielbiam, czyli te kosmetyki, które mają działać na naszą skórę ujędrniająco, przeciwzmarszczkowo, regenerująco. I to, co jest ciekawe, to serum ma taką konsystencję, powiedziałabym, lekko olejową. To nie jest preparat olejowy, ale on zostawia na skórze taką tłustą warstwę, właśnie taką, powiedziałabym, żelowo-olejową. Mam nadzieję, że to dobrze zrozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Bardzo fajnie rozprowadza się na skórze, wystarczą dwie pompki tego preparatu, żeby sobie go dokładnie wsmarować. I kiedy go nakładam, mogę jeszcze dodatkowo, przez to, że właśnie posiada taką fajną formułę, wykonać na mojej skórze taki relaksujący wieczorny masaż. I nie nakładam już po nim nic. Chociaż producent zaleca, że można go łączyć z kremem nawilżającym, to w przypadku mojej skóry mieszanej ta konsystencja, która jest lekko olejowa, nie będzie dobrze sprawdzała się w połączeniu jeszcze dodatkowo z kremem. To już będzie dla mnie za dużo, zwłaszcza w tej letniej pielęgnacji. Dlatego też stwierdziłam, że właśnie w takie dni chłodniejsze mogę nałożyć sobie to oto serum, wmasować, zrobić sobie ten masaż i pozostawić je do wchłonięcia. Ono też ma bardzo charakterystyczny dla marki Dermalogica zapach, taki lekko ziołowy, chociaż ten zapach szybko odparowuje ze skóry i nie musicie się absolutnie przejmować, że coś tam się na skórze dzieje. No i znowu, nie wystąpiły u mnie żadne podrażnienia, zaczerwienienia, skóra bardzo dobrze reaguje na ten produkt, chociaż jest jeszcze zbyt wcześnie, bym mogła wydać na jego temat jakąś opinię. Także będę go sobie stosować przez te najbliższe 2 miesiące i myślę, że po tym okresie albo w pielęgnacji jesiennej opowiem Wam o tym, jak się sprawdził, czy przyniósł efekty i czy obietnice producenta również się u mnie sprawdziły. I zakończeniem mojej wieczornej pielęgnacji jest oczywiście krem pod oczy. No i tutaj znowu w przypadku tej oto okolicy, tak jak wspomniałam Wam wcześniej, chciałam wprowadzić nowy krem z pielęgnacji naturalnej, nie dało rady, dlatego też wracam do kremu marki Filorga i będę go stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. Tutaj tego kremu jest co prawda 15 ml, ale ja mam wrażenie, że on się nigdy nie kończy właśnie przez tę swoją formułę, która jest lekko taka żelowa i odrobinka wystarczy, żeby fajnie tutaj wmasować w tę okolicę, więc poranna i wieczorna pielęgnacja okolic oczu to będzie właśnie ten krem. I jeszcze na zakończenie dzisiejszego filmu, jeśli jesteśmy przy tej właśnie letniej pielęgnacji, to powiem Wam, co robię dodatkowo, bo na pewno zauważyłyście, że nie pokazałam Wam żadnych peelingów i żadnych płynów złuszczających. A to dlatego, że po pierwsze, jeśli chodzi o pielęgnację letnią, to ja odstawiam wszystkie preparaty, które zawierają w składzie kwasy, retinol i silne, jakieś silnie działające, pobudzające substancje aktywne. Oczywiście nie mówię tutaj o witaminie C, którą stosuję przez cały rok. Natomiast jeśli chodzi o oczyszczanie i złuszczanie mojej skóry, to raz w tygodniu wykonuję hydrabrazję przy użyciu tego oto urządzenia. Jestem w nim absolutnie zakochana, już Wam o tym opowiadałam. Sprawdza się u mnie świetnie i wykonuję sobie właśnie takie oczyszczanie przy pomocy wody. Pozbywam się tych komórek martwego naskórka.
tych martwych komórek na skórkę, oczyszczam pory, usuwam zaskórniki, odświeżam moją skórę, złuszczam. To jak najbardziej mi wystarcza, nie muszę wtedy stosować, w tym przypadku nie muszę stosować żadnych kosmetyków, żadnych peelingów. Naprawdę uwierzcie mi, to rozwiązanie jest dla mnie w przypadku mojej skóry absolutnym fenomenem i na tak po takim wykonanym zabiegu na tak oczyszczoną skórę nakładam maseczkę w płacie. Nie będę pokazywać Wam tych maseczek, bo uwierzcie mi, że mam całą szufladę nimi zawaloną. Zrobiłam sobie zapas na najbliższe 2 miesiące albo nawet i więcej. Więc raz w tygodniu wykonuję peeling przy oczyszczaniu mojej skóry, złuszczanie przy użyciu tego urządzenia Niagara Water Peeling, czyli Hydrabrazji, nakładam na to maseczkę i już tak mam wykończoną pielęgnację. Maseczki w płacie stosuję 2 razy w tygodniu i to mi absolutnie wystarcza. Słuchajcie, tak wygląda właśnie moja pielęgnacja w tej chwili i tak będzie wyglądała przez najbliższe 2 miesiące. Z jednej strony możecie powiedzieć, że to jest dużo kosmetyku, z jednej strony ograniczyłam te kosmetyki i uwierzcie mi, że na osobę, która testuje ogromną ilość różnych produktów, lato to jest dla mnie taki okres, kiedy stawiam na mniej, daję mojej skórze odpocząć, troszkę się zregenerować, nawilżam, stawiam, tak jak widzicie, na inne formuły. Co prawda łączę różne kosmetyki i to nie jest tak, że mam 2 kremy i 2 serum, może nie, 2 kremy to ja mam i serum też, ale chodzi mi o to, że nie jest to taka minimalna pielęgnacja, jest rzeczywiście bardziej rozbudowana, ale w przypadku do tego, co stosuję w okresie jesienno-zimowym, to uwierzcie mi, naprawdę dla mnie jest to mała, taka skondensowana pielęgnacja letnia. I tak to właśnie u mnie wygląda. No dobrze, to teraz już wiecie, jak będzie wyglądała moja letnia pielęgnacja, jak aktualnie wygląda. Wszystkie kosmetyki Wam dzisiaj pokazałam, omówiłam krok po kroku, co robię, z czego będę korzystać, co będę wprowadzać lub też co wprowadziłam, jak reaguje moja skóra. Pamiętajcie i przypominam Wam o tym, że ja nie jestem fanką tylko i wyłącznie tradycyjnej pielęgnacji, czy też fanką naturalnej pielęgnacji. Ja lubię łączyć i moja skóra w takim zestawie czuję się najlepiej i najlepiej reaguje. I tutaj na zakończenie podkreślam, dobierajcie kosmetyki zawsze do potrzeb Waszej skóry i typu Waszej skóry. Tym się kierujcie. To jest naprawdę bardzo ważne, jeśli chcecie, żeby ta Wasza pielęgnacja była świadoma i też przynosiła Wam efekty. Linki o tych produktach, o których Wam dzisiaj opowiadałam, zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu. Jeśli Was coś zainteresowało, polecam Wam sprawdzić na stronie producenta. Na pewno za jakiś czas też opowiem Wam nieco więcej o tych nowych kosmetykach, które wprowadziłam do mojej pielęgnacji. No i myślę, że możemy się już pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście do końca, obejrzeliście ten film. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie oczywiście w komentarzach, a my widzimy się w następnej publikacji, która już niedługo. Trzymajcie się cieplutko. Pa!